20 kwietnia na terenie 1 Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu odbył się etap rejonowy 21 ogólnopolskich mistrzostw pierwszej pomocy PCK. W zawodach brało udział 10 drużyn z Grudziądza oraz okolic. Zawody polegały na rozpoznaniu i udzieleniu pierwszej pomocy w różnych sytuacjach życiowych. Pierwsze miejsce zajęło 1 Liceum Ogólnokształcące z Grudziądza, drugie miejsce zajęło 3 Liceum Ogólnokształcące, trzecie miejsce natomiast zajęła bursa szkolna. Odbywać te nasze zawody. Chciałabym tylko przypomnieć, że w ubiegłym roku mieliśmy etap wojewódzki mistrzostw pierwszej pomocy, które odbywały się oczywiście w waszych budynkach tej szkoły. Tutaj w tym roku mamy etap rejonowy. Szanowni Państwo, mistrzostwa 21 mistrzostwa ogólnopolskiej pierwszej pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża etap rejonowy uważam za otwarte. Życzę powodzenia. Kapitanów drużyn opodaliście tutaj do sceny, jak to znamy nazwa. No dobra, wzywamy pomoc. Wzywamy pomoc. No jak do tego pana, bo jest. Proszę pana, do tego pana. Nie wiemy, co mu dolega, nie potrafi się z nami skontaktować. Znaczy się bredzi od rzeczy. Rejonowe zostały już zakończone. Wyniki poda pani kierownik, która Ewa Szymańska. A na początku bardzo serdecznie chciałabym przywitać się gości. Witam bardzo serdecznie pana. Witam bardzo serdecznie panią Beatę Przybylską, naczelnika Wydziału Spraw Społecznych. Witam bardzo serdecznie panią Marlenę Kotlewską, pracownika Wydziału Spraw Społecznych. Od samego rana znamy są opiekunowie, honorowy prezes Jerzy Daroszewski. Witam pana wicedyrektora Wyższej Szkoły. Bardzo się cieszę, że te mistrzostwa przebiegły sprawnie. Dziękuję tutaj już, póki mam głos. Całej młodzieży. To jest naprawdę wspaniała sprawa, że znacie zasady pierwszej pomocy, a to jest bardzo potrzebne do funkcjonowania, prawidłowego funkcjonowania. I na wielu z was możemy polegać i tutaj taka prośba, aby to się jeszcze zataczało w większe kręgi. Dziękuję wszystkim uczestnikom, dziękuję wszystkim pozorantom.
Dziękuję wszystkim osobom, które pełniły funkcję opiekunów odpowiednich stacji. Dziękuję wszystkim sędziom. Dziękuję tutaj pani Kłodawskiej za to, że już od kilka lat możemy szczęśliwie przeprowadzać nasze mistrzostwa w budynkach tej szkoły, pierwszego liceum. Oczywiście dziękuję dyrekcji, wszystkim nauczycielom, wszystkim opiekunom i tu paniom, które przygotowują te nasze mistrzostwa, pracownikom Biura Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża. Dziękuję bardzo. Oddaję głos pani Lenie. Kwestie takie formalne, organizacyjne. Jako sędzia główny chciałam zgłosić, że do biura mistrzów wpłynęło 7 protestów. Ze stacji numer 2. Stacja numer 2 to była stacja pod nazwą sprzątanie, tak? 3 protesty. No niestety nie mogę uznać punktu z uwagi na to, że po prostu było złe rozpoznanie urazu poszkodowanego. No pomimo, że poszkodowany był przykryty 2 kocami termicznymi, jak tam drużyna pisała, ale te koce termicznie na końcu były tak prawidłowo założone. 33 punkty. 408 punktów ze stacji wypadkowych i 25 punktów z testu. Chciałam pogratulować, naprawdę praca sprawna, szybka, że naprawdę mamy bardzo dobry czas. Gratuluję wszystkim i ogłaszam wyniki. Trzecie miejsce, ilość punktów 394 zajął zespół placówek młodzieżowych Bursa. Drugie miejsce, ilość punktów zdobytych 403. Trzecie liceum ogólnokształcące. I pierwsze miejsce, ilość punktów 416. Pierwsze liceum ogólnokształcące. I następnie będę wyczytywała ilość punktów poszczególne szkoły. Zespół Szkół Technicznych 371. Drugie Liceum Ogólnokształcące 369. Czwarte Liceum 364. Bardzo proszę o ciszę. Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych 352. Zespół Szkół Mechanicznych 346. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie 336. Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich 332 punkty. Gratuluję i przejdziemy teraz do wręczania nagród. Panią Barbarą Pagalską.